W tej talii jeszcze nie wszystkie karty zostały odkryte, ale jednocześnie coraz mniej w niej niewiadomych. Kto się w niej znajdzie, spróbujemy przewidzieć niemal z całą pewnością. Na początek pewniaki. Naszym zdaniem jak na razie jest ich trzech. Janusz Gładysz, oficjalny kandydat Zjednoczonej Prawicy. Po drobnym falstarcie i małym konflikcie z PiS dziś jasne jest, że jego nazwisko na pewno pojawi się na karcie wyborczej. Tomek Olszówka, kandydat stowarzyszenia Nasze Miasto Tarnów, który wczoraj oficjalnie zadeklarował, że wystartuje w wyścigu o fotel prezydenta. Głosy ma zdobyć dzięki apolityczności i świeżości. Choć na liście do Rady Miasta liczbę nowych twarzy można podzielić pół na pół z tymi, którzy z polityką od dawna są za pan brat. Sławomir Błaszczak, kandydat Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jeszcze nieoficjalny, ale nieoficjalnie też lewica lepszego nie ma. Po tym jak Jakub Kwaśny rzucił legitymację i poparł Tomka Olszówkę, za co partia ma ogromne pretensje, bo w Kwaśnego zainwestowała grube pieniądze. Tutaj jeszcze nic nie jest oczywiste, nawet jeśli Roman Ciepiela już dawno powiedział, że będzie kandydował. Brak poparcia PO to prawdziwy problem, a bratobójcza bójka między Ciepielą a Wardzałą może oznaczać jedno. Obydwaj z tej potyczki wyjdą mocno poobijani. Sprawa jest więc jasna. Jeden lub drugi musi ustąpić. Wszystko wskazuje na to, że wbrew insynuacjom w tym rozdaniu nie ma już posłanki Urszuli Augustyn. O wejście do gry może postarać się jeszcze Norbert Kaczmarczyk z Kukiz 15. Decyzja w Warszawie nie została jeszcze podjęta, ale ostatnie aktywności młodego posła świadczą o tym, że przygotowania się już rozpoczęły. To byłby nie najgorszy scenariusz dla Norberta Kaczmarczyka. Kiedyś mówiono o nim poseł widmo, bo pochodzący z okolic Niepołomic parlamentarzysta w Tarnowie bywał rzadko. Kampania wyborcza byłaby więc ogromną szansą pokazania swojego wizerunku w całym mieście. Czy Kukiz 15 wywróci ten stolik? Trudno stwierdzić. Wydaje się jednak, że jeśli ponad połowa kandydatów z niego spadnie w pierwszej turze, wcale to nie oznacza, że w tej grze całkowicie przestali się już liczyć. Julita Majewska, Małopolska Telewizja z wami.